Ja, widzowie, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed, a wychodziłem Assassina. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą historię, możecie paść na Twitcha, tam streamy codziennie, zazwyczaj koło północy, Discord, mój drugi kanał vlogowy, tam inne gry też znajdziecie, ale głównie też vlogi stare ze mną, ale też nowe rewindy bardzo, filmy, na które musiałem poświęcić bardzo dużo czasu. Nie znajdziecie głównie tam, nie związane z grami. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą historię. Lajki, komentarze, subskrypcje też są mile widziane. Wchodzimy, mój kurwa ulubieniec. Malik, Malik. Pokój i bezpieczeństwo z tobą. Witam serdecznie. Z tobą, bracie. Los ma poczucie humoru. Więc to prawda, Robert de Sable jest w Jerozolimie. Widziałem rycerzy na własne oczy. Za tym człowiekiem ciągnie się nieszczęście. Jeśli tu jest, znaczy, że już ma jakieś złe zamiary. Nie pozwolę mu działać. Niech żądza zemsty nie przesłoni ci myśli, bracie. Obaj wiemy, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie zapomniałem. Nie masz się czego obawiać. Nie szukam zemsty, a wiedzy. Zaprawdę nie jesteś tym człowiekiem, którego znałem. Moja praca wiele mnie nauczyła. Pozwoliła mi poznać tajemnice, ale wciąż istnieją elementy układanki, których mi brakuje. Co masz na myśli? Wszyscy, których zgładziłem, pracowali razem, zjednoczeni pod dowództwem tego człowieka. Robert ma plany co do tej ziemi. Tyle wiem na pewno. Ale dlaczego, jak, gdzie i kiedy, to jest poza moim zasięgiem. Krzyżowcy i Saraceni razem? Nie są ani tym, ani tym. To Templariusze. Templariusze są częścią armii krzyżowców. Albo chcą, aby król Ryszard tak myślał. Nie, są lojalni tylko wobec Roberta de Sable i szalonej idei, że to właśnie oni powstrzymają wojnę. Dziwna ta twoja opowieść. Nawet nie masz pojęcia, Maliku. Ale powiedz mi, gdzie ich widziano. Muszę wyruszyć jego śladami, zanim mi się wyśliźnie. O trzech miejscach wiem na pewno. Na zachód stąd, w pobliżu strażnicy i szpitala. Oraz na południowy zachód, przy kościele świętego grobu. Dowiedz się tyle, ile możesz. Ja zrobię to samo. Będę się śpieszyć. Oj, będę, bo tutaj odcinek trzeba nagrać. Widzowie, dzisiaj ostateczna misja, czy to będzie oznaczać też koniec rozgrywki, raczej wątpię. Natomiast ostateczna misja w Assassin's Creed już przed nami. Mamy do odblokowania kilkanaście wież obserwacyjnych. No i trzeba je, widzowie, odblokować. Będzie dużo misji do wykonania, dlatego ja tutaj przerywam odcinek. I mogę to zrobić w poprzednim odcinku, czyli porozmawiać jeszcze na koniec z Malikiem. I wtedy sobie te wieże odblokowywać, natomiast no nie zrobiłem tego, więc już trudno. Zatrzymuję tutaj odcinek i widzimy się, kiedy te wieże podblokowuję i wykonam te misje poboczne. Bo one zazwyczaj wyglądają tak samo, tutaj kogoś zabij, tutaj kogoś ścigaj, tutaj kogoś podsłuchaj. No generalnie to są straszne nudy, więc nie będę was tym wszystkim, widzowie, zamęczał. Widzimy się za sekundkę. Jaki dźwięk wydałem na koniec. O. Dobra, widzimy się zaraz, widzowie. Widzowie, nie uwierzycie, ale przejście tych wszystkich zagadek do odblokowania, tych śledztw, które miałem do odblokowania, zajęło mi 45 minut dokładnie, bo widziałem kiedy... nie, trochę mniej, bo tam 5 minut jeszcze nagrałem, no to około 40 minut. Tragedia. Te śledztwa były tak kurewsko trudne, żeby je wykonać. Miałem minutę na dotarcie pół mapy do jakiegoś kurwa informatora i nasrane było pełno straży, no były niewykonywalne. Po 45 minutach, 3 sekundy przed końcem zagadki na czas, udało mi się dotrzeć do informatora i w końcu wrócić do biura i widzimy się tutaj. Bardzo zastanawiałem się na samym początku, czy to była dobra decyzja, że wam zatrzymałem tutaj, kurwa, genialna, bo mi się 40 minut widzowie biegali i nic nie zrobili. I pogadajmy z Malikiem, bo on tutaj... Roznosisz woń sukcesu, no, no, bracie. No, właśnie. Dowiedziałem się wiele o naszym wrogu. A więc podziel się swoją wiedzą. Zobaczmy, co możemy z nią zrobić. Ja też bym chętnie usłyszał, bo grałem na wyciszeniu. Swobodnie po mieście. Przybyliby pożegnać Majadina, będą na jego pogrzebie, a więc i ja tam będę. Dlaczego Templariusze chcą być na jego pogrzebie? Nie znam jeszcze ich prawdziwych zamiarów, ale wkrótce wyciągnę od kogoś zeznania. Sami mieszkańcy są podzieleni. Wielu chce ich głów. Inni upierają się, że przybyli tu, by negocjować pokój. Pokój? Mówiłem już. Tak twierdzili też inni, których zabiłem. To by oznaczało, że są naszymi sprzymierzeńcami, a mimo to ich zabijamy. Nie daj się zwieść, nie jesteśmy tacy jak oni. Może i mówią, że mają szczytne cele, ale dążą do nich nie przebierając w środkach, a przynajmniej tak mi mówił Al-Mualim. Więc jaki jest twój plan? Pójdę na pogrzeb i spotkam się z Robertem. Im prędzej, tym lepiej. Dzięki, dawaj to pióro, lecimy, widzowie.
Niech los sprzyja twemu ostrzu, bracie. Maliku, nim odejdę, jest coś, co chcę ci powiedzieć. Słucham. Więc mów. To ja chcę powiedzieć. Byłem głupcem. Normalnie bym się nie kłócił, ale o co chodzi? O czym ty mówisz? Przez ten cały czas ani razu nie powiedziałem ci, że mi przykro. Byłem zbyt dumny. Przeze mnie straciłeś rękę i Kadara. Masz prawo być wściekły. Nie przyjmuję twoich przeprosin. Rozumiem. Nie, nie rozumiesz. Nie przyjmuję przeprosin, bo nie jesteś tym samym człowiekiem, który poszedł ze mną do świątyni Salomona. A więc ty nie masz za co przepraszać. Maliku. Być może, gdybym tak ci nie zazdrościł, byłbym ostrożniejszy. Duszka dla widza. Wina spada również na mnie. O. Nie mów takich rzeczy. Stanowimy jedność. Powinniśmy dzielić się bólem porażki tak samo, jak chwałą zwycięstwa. W ten sposób stajemy się sobie bliżsi, silniejsi. Dziękuję, bracie. Odpocznij, jeśli musisz, Altairze. Musisz być gotów na to, co nadchodzi. Malik podrwany został tego. Dobra, czekamy, idziemy. Coś czuję, że nie będzie to krótka misja. Coś czuję, że to nie będzie misja prosta. Ja widziałem, słuchajcie, te jebane śledztwa, które musiałem wykonać. Wy ich nie widzieliście. No ale to były... To były kurwa ciężkie zadania, widzowie. To naprawdę były ciężkie zadania. Najcięższe, jakimi do tej pory się borykałem. Mamy 260 metrów biegania po dachach, żeby dotrzeć do... Do kogo właściwie? Roberta. A to nie jest król Robert? Roberta? Nie, to jest ten Robert de Sable, nie? Chyba tak. Szabla. Robert de Szabla. Dobra. Czemu tutaj są inne... Jak bardzo chwaliłem tą gierkę. Czemu tutaj są inne te... Inne kolory tych jakby ogrodów? To jest zaznaczenie, że to jest jakaś inna dzielnica pewnie. No i szybko odpowiedziałem na to pytanie. Tak, widzowie, chwaliłem tą gierkę, a co chwilę skaczę nie tam, gdzie mam ochotę. Może już jestem zbyt wolny, może dzisiaj jakiś kurwa nierozgrzany jestem. I no i z tego wychodzi, co wychodzi, widzowie. Istnieje taka szansa. Dzisiaj po prostu trzymam spację na Pokersona i biegnę do przodu. Tu trzeba taktycznie, asasyńsko podejść do sprawy. Kurwa, mało tu straży, bo ja wszystkich ominąłem. Witam. Nie powinno cię tu być. Cześć. Nie wiem, ja jestem, widzowie, dzisiaj jakiś kurwa inny. Oderwany od rzeczywistości dzisiaj. Może chociaż tego kurwa mi się uda zabić. Pyk, pyk, pyk. Pięknie. Widzowie, się dziwicie, że ja z takim skillem dzisiaj 40 minut. Może to misje nie były ciężkie. Może misje akurat były w kurwy łatwe. Tylko ja dzisiaj strasznie gałganiem wszystko. Też istnieje taka szansa oczywiście. Dobra, musimy się dostać tam do środka. Jak my się tam dostaniemy? Aha. Biegniemy na pausztona, dobra. Może być. Na początku bitwa. Dusimy, nic ciekawego. Mam dzisiaj dziwny dzień. Dzisiaj w ogóle jest dziwny dzień. Nie wiem, czy to przez to, że wstałem o godzinie kurwa 16, czy coś takiego. I że spałem z 11 godzin, 12. Istnieje też taka szansa, że to przez to, bo czasem widzę, dobrze jest sobie pospać, tak 10 godzin, 9 godzin, fajnie jest sobie tak pospać, ale co za dużo, to też kurwa za dobrze nie jest. Fajnie jest, widzowie, zjeść witaminę na jakąś, na przykład C albo D. O ile C oczywiście z organizmu naszego wydalimy, no to jeżeli przedawkujemy witaminę D, no to się dzieją niefajne rzeczy. Tutaj pogrzeb widzę. No to tam macie od razu do pochowania 7 gości, który załatwiłem. Witam. Amin. Zebraliśmy się, by opłakiwać stratę naszego ukochanego Macz Adina. Zbyt prędko zabrano go z tego świata. Wiem, że czujecie ból z powodu jego odejścia, ale nie powinniście. Tak, nasze serca krwawią. Powiem tak samo, jak rodzimy się z łona, musimy w końcu pewnego dnia odejść z tego świata. Tak jest. To równie naturalne, jak wschód i zachód słońca. Poświęćcie tę chwilę, by zastanowić się nad jego życiem i podziękować za dobro, które uczynił.
Wiedzcie, że pewnego dnia spotkacie go znów w raju. Ten się na nas lampi? Nie wiem, co tu się dzieje. Amin. Oj, oj, oj. Chyba wyczuli naszą obecność. Próbowaliśmy wytropić jego mordercę, ale okazało się to trudne. Trzymają się kurczowo cieni i uciekają przed każdym, kto chce z nimi walczyć. Lecz nie dziś, bo wydaje się, że jeden z nich stoi wśród nas, drwi z nas swoją obecnością i musi za to zapłacić. Niedobrze. O kurwa. Przyprowadźcie go tu. No nie, to tamten z tyłu był. Kim wyjebany. Ojojoj, czterech skrzyżaków. O kurwa, to będzie katastrofa, ty. Wiecie, co oni są ciężcy do zabicia? Bardzo, bardzo kurwa ciężcy. Jeszcze ktoś strzela z łuka. No, to nie będzie przechadzka kurwa po parku. Oj, nie. Pyk, dobra. Nikt. Te bobki to spoko jeszcze. A krzyżacy ogólnie bardzo ciężko. Szczególnie Robert. Pewnie będzie kurwa jakiś gigakoksem. Nie, okazuje się, że jednak kurwa nie tacy ciężcy. Oni sami się wybijają tym łukiem. Pomagają. Dla asasyna. Pozdrawiam. Teraz ty kurwa zostałeś. Ostateczna walka. Pyk. Oj. Dobrze, strzelaj swoich. Pięknie. To może nożem. Siup. Nożem. Siup. Nożem. Siup. I cios. I nożem. Siup. Nie udało się nożem. Nożem. Kurwa. Oj. Dobra. Słuchajcie, mam taktykę tak zwaną. Kurwa, ktoś do mnie strzela. Te jebańcy z tych dachów. Pierdolcie się wszyscy. Kurwa, biegnij. Szybko. Jebańcy z dachu. O kurwa, nie zabiję jebańców z dachu, tak łatwo jak... Nie! Ty kurwo! Nie mogę się wypierdolić, nie teraz. Nie. Uniki. Kurwo jebana, będziesz mnie strzelał. O dobrze, zszedłeś na dół, elegancko. Ja odzyskałem życie, rzut nożem, kurwo. Nie no, tu więcej przeciwników jest. Duś, na ziemi. Wiedziałem, widzowie, że to nie będzie takie łatwe. Kurczę, to jest ciężkie zadanie, od nowa wszystko. Krótki miecz dobrze sprawdza się przy odpieraniu ataku kill. Tak? Dzięki za podpowiedź, kurwa. Dobra, teraz musi nam pójść lepiej. No wyciągaj miecz, debilu jebany. Kurwa, świetnie poszło. Oby tak dalej. Pyk. Noże zostawimy na głównego przeciwnika. Pyk. Dusimy. Tego głównego zioma się niestety nie da dusić na ziemi. Przełamanie bloku. Cios z ręku i kurwa działa. O! Pięknie, sami siebie zabijam, świetnie. Przełamanie. Kurwo jebana, co z dachu strzelasz. Pyk. I pyk. I tutaj ciosa, bo to jest frajer. Czekamy na jakiś... O kurwa. Wiecie co, ja bym... O kurwa, mać, przełamanie. Unik, pięknie. Pach! Unik, pięknie. Pach! Kurwa. Pyk! Dobra, i teraz po tamtego lamusa. Teraz po tego lamusa. Wyciągamy noże. On ucieka. Ale to nic mu nie da, bo my uciekamy razem do niego. Pyk, dusimy nożem. Kurwa, jakie... Ja nie mam nic wyciągniętego, kurwa, nie mam wyciągniętego noża. Ja cię kręcę. Korzystaj z pomocy uwolnionych ludzi, aby zmylić... Psia jucha, widzowie, psia jucha, kurwa. Jeszcze raz.
Ramanie bloku, nie chuja. Wyciągnij ten miecz, wyciągnij ten nóż, bij po sobie. Czemu to mi nie zaznacza, jak klikam F? No zaznaczam ewidentnie tak zwane... Tych łuczników by trzeba było jak najszybciej, kurwa, przełamanie bloku. Klikam F, żeby już nie tego i dzida. Przełamanie bloku, kurwa, dzida. Pyk, dobra. My jakoś się do niego dostaniemy, istnieje taka szansa. On nas trafi z łuku, więc schodzimy na dół. Spokojnie, widzowie, to kurwa inaczej się nie da, bo ci łucznicy to są zbyt potężni zawodnicy. Pyk. Kurwa, co on tak dobrze też biega po tym wszystkim? No, du. No. Pierdole. Proszę cię, proszę. Góra. Ja się tu... Wiecie dlaczego to mnie tak nosi, widzowie? Normalnie to tak nie mam, ale nosi mnie, bo się oczywiście staram dla widza. Jak nie wychodzi, a ja się staram dla widza. To jest fujoza tak zwana. Teraz F klikamy i czekamy aż tego. Kto mnie strzela z łuku? Ktoś mi może powiedzieć, kto mnie strzela z łuku tutaj? Pyk. Łokieć. Los w głowę. Dobra, na takiej przestrzeni się bijemy. Nieźle. Dobra, jednak schodzimy na dół, panowie. Kurwa, ten jebany łucznik. Dobra, wycofka. Za ścianę, żeby łucznik nie mógł dostrzelać. Wiem, że mam 2 HP, wiem, widzowie. Damy sobie radę, skupiam się na 100%. Za ścianę, pa. Tyk. Żeby nas nie trafiali z łuku, to jest najważniejsze. Łucznicy tu robią robotę. Pyk. Dusimy. Kos z ręki. Przełamanie. Kurwa, nieźle mi idzie. Do ścianki. Przełamanie. Pach. Mamy to. Pach. Teraz tego, za szmaty. Kurwa, nie udało się. Piękny, panie Azazin. I nożem. To jest główny... I nożem. Kurwa, jaki donki tonki. Ojej, już nie ma noży. Tak, ja mam go. O, jest! Zanim umrzesz, chcę spojrzeć ci w oczy. Mamy to. O, sam... Czuję, że spodziewałeś się kogoś innego. Co to za czarnoksięstwo? Żadne czarnoksięstwo. Wiedzieliśmy, że się zjawisz. Robert musiał się upewnić, że będzie miał czas się oddalić. Więc ucieka. Nie da się zaprzeczyć, że odnieśliście sukces. Zrujnowaliście nasze plany. Najpierw skarb, potem nasi ludzie. Kontrola nad Ziemią Świętą zaczęła nam się wyślizgiwać. Ale potem zobaczył okazję. Odzyskać to, co skradziono. Obrócić wasze zwycięstwa na naszą korzyść. Al-Mualim wciąż ma wasz skarb, a waszą armię już raz pokonaliśmy. Nieważne, co planuje Robert, nie uda mu się. A, ale teraz nie mierzycie się tylko z templariuszami. Mów do rzeczy. Robert jedzie do Arsuru z propozycją, by Saraceni i Krzyżowcy połączyli siły przeciwko asasynom. To niemożliwe. I to nie będzie taka krótka gierka. Być może nie mieli, ale teraz im go dałeś. 9 powodów. Ciała, które po sobie pozostawiłeś, ofiary po obu stronach. Uczyniłeś asasynów wspólnym wrogiem naszym i Saracenów. I dzięki tobie dokona się zniszczenie waszego zakonu. Dobra robota. Nie 9, 8. Jak to? Nie jesteś moim celem. Nie zabiję cię. Możesz odejść, ale nie idź za mną. Nie muszę. Już i tak za późno. Zobaczymy. No ty... Stulejarz jebany, ty. Wyobrażacie sobie, że Azazin to stulejarz? Do biura. Kto by się spodziewał? Od początku mi śmierdział. Kurwa, maj, za dużo tu przeciwnik. Za szmaty. Ja nie umiem... Jestem jakimś osłem strasznym.
Nie. Dobra, może być kurwa tak. Chciałem go pięknie rzucić na ziemię, ale jest niewykonalne. Ja mam jakiegoś dzisiaj dosłownie paraliż rąk mam. No nie jestem w stanie nic zrobić. Gram do pizdy, zabijam do pizdy, 45 minut jakieś misje poboczne przechodziłem, a z tego co wygląda, z tego co wynika właściwie z aktualnego dialogu, który przeprowadziliśmy z 5 sekund temu, wynika właśnie, że to nie będzie koniec niestety. Jeszcze trochę się namęczymy, skakając po tym kurwa dachach asasyńsko, zabijając skrytobójczo oczywiście. Będziemy tylko i wyłącznie... Powiedz mi, asasyn, powiedz mi, czy ty się kiedyś zastanowiłeś, co ty kurwa robisz? No oczywiście skrytobójczo zabijamy przeciwników widzowie. Kurwa. Ale mnie coś wkurza, jak mi nie wychodzi w tej grze. Niedawno się tak nie triggerowałem w grze komputerowej, no nie pamiętam kiedy. A na przykład jak online gram i przegrywam, to też jakoś nie triggeruję za bardzo. Przecież grało się w różne gry, między innymi League of Legends, tam to się chyba nie da nie triggerować. A jednak mimo tego w większości dawało mi się zachować spokój. Dzisiaj, a tym razem kurwa to mi nawet nie wychodzi. A to gra single player jest. To mnie boty pokonały, ty. Dobra, trzeba znaleźć gdzieś miejsce do ukrycia się i chyba takie owe znalazłem. Wąchać kwiatki idziemy, ale nie od dołu, od góry. Wąchamy kwiatki w ogrodzie. Widzowie, jakby dzisiaj ucinało mi na przykład dźwięk delikatnie jak mówię, to jest to spowodowane tym, że właśnie bawiłem się ustawieniami dźwięku. Po raz kolejny, więc tym razem zwiększyłem, słuchajcie, zmniejszyłem, nie, To jest jakiś żart. Zwiększyłem próg przechwytywania, czyli żeby przechwytywało mi dźwięk, muszę mówić głośno, krócie. Więc czasem gdzieś te cichsze moje postrzeżenia na jakiś temat mogą zostać wyciszone przez OBS-a. Jakby tak się stało, to widzowie najmocniej przepraszam. To nie ma sensu. Jo, nigdzie go tu nie ma. Nie wiemy, gdzie się udał. Teraz pyk. Proszę, żeby nikt mnie tu kurwa sekundę przed tym, jak wejdę, nie znalazł. No. Może być takie wejście. To była pułapka. Podobno pogrzeb zmienił się w chaos. Co się stało? Roberta de Sable tu nie było. Wysłał kogoś innego. Spodziewał się mnie. Musisz udać się do Al-Mualima. Nie ma czasu. Powiedziała mi, dokąd pojechał. Co planuje? Jeśli wrócę do Masyaf, może mu się udać. A wtedy obawiam się, że zostaniemy zniszczeni. Zabiliśmy większość jego ludzi. Nie da rady zorganizować prawdziwego ataku. Zaraz. Powiedziała? Tak, to była kobieta. Wiem, dziwne. Ale nie pora teraz na to. Teraz musimy skupić się na Robercie. Kobieta? Dziwne. Jego szeregi, ale to sprytny człowiek. Podejrzane. Zmierza do Ryszarda i Salahadina, by przedłożyć im prośbę, aby zjednoczyć ich w walce przeciwko wspólnemu wrogowi. Przeciwko nam. Z pewnością się mylisz. To bez sensu. Ci dwaj nigdy... Ależ owszem. I to tylko nasza wina. Ludzie, których zabiłem z obu stron konfliktu, ważni dla obu przywódców. Plan Roberta może jest ambitny, ale ma sens. Może mu się udać. Posłuchaj, bracie. Sprawy przybrały nowy obrót. Musisz wrócić do Masyafu. Nie możemy nic zrobić bez pozwolenia mistrza. Możemy narazić całe bractwo. Myślałem, że nauczyłeś się już tego. Przestań chować się za słowami, Maliku. Machasz kodeksem i jego przykazaniami jak jakąś tarczą. On coś przed nami ukrywa. Coś ważnego. To ty mi mówiłeś, że nie możemy wiedzieć nic na pewno, tylko podejrzewać. No więc podejrzewam, że ta sprawa z Templariuszami to coś więcej. Kiedy skończę z Robertem, pojadę do Masyafu po odpowiedzi. A może ty możesz tam się udać? Nie mogę opuścić miasta. A więc wyrusz między ludzi. Znajdź osoby, które służyły moim ofiarom. Dowiedz się wszystkiego. Masz się zauważnego. Być może zobaczysz coś, co mi umknęło. Nie wiem. Muszę to przemyśleć. A więc rób, co musisz, przyjacielu. Ale już czas, żebym jechał do Arsów. Bądź ostrożny. Będę.
obiecuję. Nowe miasto, widzowie. Arsów jakiś. Zabójstwa zakończone. Robert w ogóle nie był na pogrzebie. Jedź do Arsów i znajdź Roberta. Z wielką kurwa przyjemnością. A taka szybka podróż? Dla streamera szybka podróż? Coś ten? Nie? Do szybkie podróży? Kurwa? Poproszę, szybka podróż? O kurwa, musimy tam iść z buta, widzowie. No dobra, chyba udamy się tam z buta. Zobaczymy co jest ciekawego. Zobaczycie tą całą drogę. Ja też się dawno tam konno nie udawałem w ogóle. Może coś po drodze nas spotka ciekawego, jakaś cutscenka. Chociaż samo to... Zresztą gra... Kurwa, i znowu miałem się nauczyć kończyć zdania, które mam do wypowiedzenia. Jak zwykle pominąłem pół zdania. I drugie zdanie, co chciałem powiedzieć, też pominąłem. No i w każdym razie chodziło mi o to, że gra komputerowa pozwala nam skipować to i szybko podróżować tą drogę. Więc jeżeli teraz każe nam zadupcać, to całkiem możliwe, że jest to część fabularna i będzie tam coś ciekawego, widzowie. Nie pierdolimy się w tańcu. Tak, rozpierdolę wam wszystkie zbany. Nie będziemy tutaj przechodzić jako duchowni. Wypierdalamy z buta, szukamy konia. Proszę nie bić konia, nie na moje warcie. Już zapomniałem jak się jechało konno. Nie rzucaj mnie kurwa kamieniem. Co jest? Chłopca mi konia pobił. Przestań bić konia. Coś tu panie koń. No chodź, chodź, chodź. No chodź! No, idzida. Pięknie. Idziemy do jakiegoś nowego miasta, zobaczmy co tam będzie ciekawego. Mam nadzieję, że podróż nie będzie na tyle długa i na tyle zanudzająca, żeby widzom się nudziło. Mam ostatnie wrażenie w ogóle, że to co jakby nagrywam jest strasznie nudne, to znaczy ani nic ciekawego nie mówię na tych odcinkach. A gdzie wybierz a gdzie ja kurwa chcę jechać? Do Messiafu, tak? Ja chcę jechać. Tam byłem? Chyba do Messiafu. Że te odcinki widzowie ostatnio są takie bardzo luźne, bo ja sobie też siadam i nagrywam 3-4 odcinki z rzędu i po 2 odcinki na pewno. Po 2 odcinki na pewno dziennie nagrywam i streamuję bardzo dużo, jestem w kurwa widzowie zmęczony, ale przez to te odcinki nie są jakoś turbo interesujące i turbo Włodzimierzu Szaranowiczowo komentują. Nie komentuję tego jak Włodzimierz Szaranowicz, w połowie też nie kończę niestety kurwa zdanie, jak widzicie. Ale przez to właściwie są nudne. Nudne, są kurwa luźne. I mam wrażenie, że przez to też są nudne. Ale chyba widzowie, nudno nie luźno nie znaczy się nudno zawsze. Nie rób tego więcej. Więc możecie napisać w komentarzach, czy podoba wam się takie bardzo luźne podejście do nagrywania, to znaczy ja sobie tylko siadam, jak słyszycie pierdolę głupoty, bo jestem zmęczony. Faktycznie wolelibyście, gdybym się przygotował i na przykład rzucał tylko i wyłącznie jeden odcinek, taki mega przygotowany, w którym czuję się w najlepszej formie dnia. Gdzie czuję się w najlepszej formie dnia, gdzie siadam, odpalam nagrywanie, przygotowany zawsze, co mam powiedzieć, gdzie mam powiedzieć, gdzie się mam udać i wtedy nagrywamy sobie gameplay. Ty właśnie wolicie takie mega luźne podejście do tego wszystkiego, czyli gadam głupoty, gram w grę i lecymy na totalnym spontanie, ale mi się dzisiaj głos wszystko mi się myli kurwa dzisiaj. Nie, muszę się otrząsnąć widzowie, muszę jakąś kawę wypić wartą, bo to jest jakieś nieporozumienie kurwa. W nocy się nie wysypiam widzowie, bo mnie barki bolą. Normalnie mnie bark boli. Odkąd mój bark zaczął w ogóle istnieć, to mnie zaczął boleć, więc słuchajcie, nie polecam, widzisz, nie oddaję ćwiczenia, wszystko boli. Jeźdź do Arsufu, mam się udać, kurwa, Arsufu.
Arsufu. Ale przecież nie ma czegoś takiego, kurwa. Czy ja muszę tą drogą jakby... Jeśli wdasz się w bójkę na pięści, strażnicy nie będą interweniować. Nie rozumiem do końca, o co chodzi. Mamy się udać do królestwa i to musimy z buta tam zadupcać? Tak, bo to jest miasto, którego jeszcze nie odkryliśmy, także będziemy musieli tam z buta zadupcać. Nie no, jest to widzowie 1,5 kilometra jechania ciągle. Z moim dzisiaj gameplayem to kurwa ciężko idzie. Więc myślę, że tutaj wam zatrzymię, ale widzimy się jak już dotrzemy na to miejsce i zobaczymy co tam jest ciekawego. Przycisk do zatrzymania mi nie działa. Fox. Co jest? Zaraz się widzimy. Dobra widzowie, jesteśmy na miejscu. I ja jestem za to totalnie dzisiaj nie w formie. Kurwa widzowie, co ja gadam do tego odcinka. Idziemy. Tragedia jakaś, nowe miasto, pokaż to miasto. Co tu się dzieje, kurwa? Co ja robię na tych odcinkach? Co ja gadam, kurwa? Żołnierze opuszczą swoje posterunki, żeby... Jakieś totalne głupoty. Że nie mają sensu, widzowie. Zdanie na pół wiadomo co chodzi, na pół nie, kurwa. Jesteśmy w jakiejś nowej miejscowości. Arsufu. Arsufu ma tylko i wyłącznie 2000 mieszkańców, a my za to mamy tutaj Roberta do likwidacji. Natomiast chyba tego Roberta do likwidacji zostawimy sobie na kolejny odcinek, widzowie. Także możecie wpaść na Twitcha, tam są streamy codziennie. Na Discorda tam powiadomienia i możemy sobie popisać. Plus widzowie, możecie zostawić lajka, komentarz, suba i wpaść na mój drugi kanał, gdzie też sam gry, ale głównie vlogi. Słuchajcie, dzisiaj tutaj zakończymy. I jakaś tragedia, przepraszam was najmocniej, że nie potrafiłem złożyć kurwa na końcu zdania, ale naprawdę dzisiaj coś jest nie tak. To może wynikać właśnie z tego powodu, że nie śpię po nocach. No i może być też wiele innych czynników. Postaram się na następny raz naprawić wszystko, co było źle dzisiaj, a trochę tego do naprawy jest. Przepraszam najmocniej widzowie, ale mimo to mam nadzieję, że fantastycznie bawiliście się w oglądając Assassin's Creed'a, grając w Assassin's Creed'a, bo tak prawie jakbyście grali. No właśnie o tym mówię, jak prawie jakbyście grali jak ja gram. Na pewno nikt nie gra tak jak Gaugan. To ja dzisiaj właśnie mówię. Dobra widzowie, do zobaczenia, kocham was i tak mimo wszystko. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku, który gwarantuję wam będzie 1000 razy lepszy. Pa, pa!